Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję klawiatury CM Storm Quickfire Ultimate. Jest to klawiatura mechaniczna i jest to też najbardziej zaawansowana klawiatura z serii Quickfire. Ten model możemy kupić już za jakieś 340 zł, czyli jak na klawiaturę mechaniczną jest to cena dość przyzwoita. Jak widzicie, klawiatura jest dość prosta, nie ma żadnej podpórki pod nadgarstki, dodatkowych klawiszy po bokach i innych takich udziwnień. Jej kształt jest bardzo prosty. Waży 1,4 kg. W środku ma także stalową płytkę po to, żeby poprawić jej stabilność i dociążyć ją odpowiednio. Zacznijmy może tak troszkę niestandardowo od końca. Zobaczcie, kabel mamy w oplocie. Ma on 1,8 m, jest dość elastyczny i ten kabel jest odłączany. I zobaczcie, możemy go sobie podłączyć i wyprowadzić na przykład górą. Albo jeśli jest nam wygodniej, możemy poprowadzić go bokiem klawiatury. W tą stronę, albo w przeciwną. Rzućcie też okiem na antypoślizgi tej klawiatury. Są to cztery dość mocno wystające gumki i podwyższenia również gumowane. Zrobimy sobie od razu test, jak ta klawiatura zachowuje się na podłożu. Gdyż przy intensywnych, dynamicznych grach jest to naprawdę ważne. Najpierw zrobimy test bez podwyższeń. No, klawiatura ani drgnie, całe biurko się trzęsie. Natomiast teraz rozstawiłem podwyższenia. Zobaczcie, również przesuwa się bardzo minimalnie, za to czuć bardzo wyraźny chwyt biurka i opór. Co jeszcze musicie wiedzieć o tej klawiaturze? Zastosowano tu oczywiście przełączniki Cherry MX, czyli najlepsze, jedyne w sumie, które liczą się w klawiaturach mechanicznych. I w tym przypadku są to Cherry MX Brown. Jak pracują, posłuchacie za chwilę. Natomiast do wyboru mamy też inne rodzaje przełączników. Co je łączy? Ogromna żywotność, 50 milionów klików. Teoretycznie taka klawiatura powinna działać nieprzerwanie wiele, wiele lat. Jeśli chodzi o sam wygląd, zobaczcie, klawiatura jest naprawdę bardzo prosta. Mamy logo CM Storma, napis CM Storm, podświetlane logo. Tutaj mamy kontrolki od numlocka, capslocka i scrolllocka. Tak właśnie wyglądają. Jeśli chodzi o same klawisze, to są one antypoślizgowe, gumowane, bardzo przyjemne w dotyku. No i też jak widzicie, klawiatura ta jest podświetlana. Podświetlenie jest w kolorze czerwonym, a objęte nim są wszystkie klawisze tej klawiatury. Jeśli chodzi o grubość w wersji Ultimate, to wygląda to tak. Jak mówiłem, nie ma żadnych udziwnień, tak więc niestety nie ma tutaj żadnych dodatkowych portów USB, które czasami się przydają. Natomiast patrząc dalej, mamy mały Enter, długi Backspace, długie Shifty, normalną spację z napisem Quickfire. I też jak widzicie, wszystkie litery oraz cyfry są przeźroczyste i przebija przez nie światło podświetlenia. Pokażę Wam jeszcze klawisze multimedialne. Tutaj mamy zarządzanie podświetleniem, zobaczycie to za chwilkę. Zarządzanie multimediami, play, pauza, stop, do przodu, do tyłu oraz regulację głośności systemu, czyli wyłączenie dźwięku, ściszenie, zgłośnienie. I ostatni w połączeniu z klawiszem FN działający klawisz, jest to blokada klawisza Windows. Tutaj mamy aż dwa te klawisze Windows, tutaj i tutaj. Poza tym mamy jeszcze kilka nietypowych opcji. Po pierwsze, jeśli chodzi o anti-ghosting, ta klawiatura ma tak zwane full N-key rollover, czyli możliwość wciśnięcia dosłownie wszystkich klawiszy jednocześnie, bez blokowania klawiatury. I jest to domyślna wartość. Natomiast zobaczcie, mamy tutaj także 6-key rollover, czyli możliwość wciśnięcia tylko 6 klawiszy jednocześnie. Po co mamy ten wybór? Do końca nie wiem. Natomiast możemy to sobie z FN-em tutaj przełączyć. Myślę, że po prostu producent dał taki wybór dlatego, że full N-key rollover jest najlepszy do gier dynamicznych. Natomiast jeśli gramy w coś spokojnego albo po prostu piszemy tekst na komputerze, no wystarczy nam 6 klawiszy, jeśli chodzi o anti-ghosting. Chociaż prawdę mówiąc, nie widzę potrzeby przełączania tych trybów. No i tak samo z częstotliwością próbkowania. Jak widzicie, tutaj mamy 1 milisekunda, czyli 1000 Hz, 2 milisekundy 500 Hz, 4 milisekundy 250 Hz oraz 8 milisekund 125 Hz. Czyli jest to po prostu czas, z jakim klawiatura reaguje
czas komunikacji od klawiatury do naszego komputera. To jest najniższy, opóźnienie 8 milisekund, 4, 2 i 1, czyli najszybsze propagowanie, najszybsza reakcja. Dla graczy oczywiście polecany jest ten parametr 1 milisekunda. Też nie wiem do końca po co taki wybór, no ale cóż, jest w tej klawiaturze. Te multimedialne klawisze jest to dokładnie to samo, co widzieliście w przypadku klawiatury CM Storm Mech serii aluminium. Przy okazji przypomnę, że sporo droższej, bo ponad 600 zł, też mechanicznej. Natomiast zobaczcie, no, Quickfire Ultimate jest klawiaturą, która po prostu urzeka swoją prostotą. Za chwilę zobaczycie jeszcze test podświetlenia i posłuchacie głośności klawiszy. W tej chwili widzicie tryb pulsacji podświetlenia. Teraz mamy tryb gamingowy podświetlony WSAD oraz kursory. Kolejna opcja, pełne podświetlenie. I znów pulsacja. Natomiast tutaj możemy kompletnie je wyłączyć. Włączamy ponownie i zobaczcie jeszcze tryby jasności. W tej chwili jest już maksymalna jasność i obniżamy sobie. Przestrzenie między klawiszami zaczynają powoli zanikać, jeśli chodzi o podświetlenie. I bardziej podświetlone są same litery oraz cyfry. I to jest w tej chwili minimalne podświetlenie. I jeszcze raz zwiększamy. Jeden stopień, drugi, trzeci. Czwarty i w tej chwili jest maksymalna jasność. Natomiast jak faktycznie wypada głośność klawiatury przy dość szybkim pisaniu, popatrzcie. W komplecie mamy też taki kluczyk, narzędzie do wyjmowania nakładek. Wystarczy go dopasować, jeśli kliknie, i wyjmujemy. Możemy w ten sposób dokładnie wyczyścić klawiaturę, jeśli jest taka potrzeba, albo po prostu, jeśli mamy ochotę, popatrzeć sobie na przełączniki oraz na podświetlenie. Jeśli wyłączymy podświetlenie, powinniśmy widzieć same przełączniki brown. O właśnie, dokładnie widzimy, iż są to brązowe switche. I jeszcze jedna dość istotna rzecz. Do tej klawiatury nie ma żadnych sterowników, ponieważ nie wymaga ona ich do działania. Wystarczy, że podłączymy ją przez port USB i możemy od razu cieszyć się wszystkimi funkcjami. A poza tym nakładki wskakują bardzo, bardzo lekko. I podsumowanie, moi drodzy. Powiem Wam szczerze, że klawiatura CM Storm Quickfire Ultimate naprawdę mnie urzekła. Nie jestem, szczerze mówiąc, fanem klawiatur mechanicznych, ale ta klawiatura naprawdę ma coś w sobie. Nie wiem, czy jest to jej prosty kształt, czy to fajne czerwone podświetlenie, czy po prostu prostota, która ze sobą niesie. To, że pisze się na niej szybko, pisze się wygodnie, no i przede wszystkim super się gra. Jest to idealna klawiatura dla graczy do gier szybkich, dynamicznych, generalnie do wszelkich gier. Biorąc pod uwagę, że można ją kupić za niecałe 350 zł, jak na klawiaturę mechaniczną, jest to cena naprawdę niezła. Oczywiście żaden sprzęt nie jest doskonały, jakieś tam wady ma. Jeśli by się uprzeć, można by się przyczepić do braku portów USB, do braku podpórki pod nadgarstki. No ale cóż, niektórym graczom nie jest to w ogóle potrzebne. Tak więc ja tego jako wady nie traktuję. Dla mnie ta niewielka, prosta, ale za to bardzo, bardzo funkcjonalna klawiaturka zasługuje na maksymalną ocenę naszego portalu. No cóż, chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was właśnie na portal do recenzji tekstowej. Tam dowiecie się szczegółowych informacji i wrażeń z testów i z gier. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Zapraszam też na kolejne filmy i pozdrawiam Was. Cześć!